Dobrze, szanowni państwo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w imieniu swoim. Ja nazywam się Paweł Korzec. Pracuję w Drone Radar i mam przyjemność wspólnie z Tomkiem Berezowskim z VZPC, czyli z Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, zaprezentować nasz nowy system Drone Radar Space. Tomek, przy okazji zapytam, czy mnie dobrze słychać teraz? Tak, tak, bardzo dobrze słychać. Dobrze, to jeszcze raz. Dzień dobry wszystkim. Słowo wyjaśnienia na początek. Sztuczną inteligencją firma Tomka zajmuje się dużo dłużej, zanim powstał czat GPT, więc można uznać, że ma doświadczenie. Na wstępie chciałbym podziękować za udział i poświęcenie tej godziny dla nas. Naszą rolą jest, aby choć troszkę życie zawodowego pilota, operatora systemów BSP ułatwić i postaramy się nie zawieść. Tomkowi Berezowskiemu pozostawiłem najtrudniejszą część, mianowicie prezentację cennika. Jak to mówią, co złego, to nie ja. Jeszcze dwa słowa organizacyjne. Ci, co zalogowali się z przeglądarki, nie mają dostępu do czata i możliwości zadawania pytań. I aby wyrównać szanse, poprosiłbym wszystkich o wysyłanie pytań na adres info@dronradar.space. Będziemy czytać te maile w trakcie i odpowiemy na nie po prezentacji. Informacyjnie. Pawle, może warto dodać info@dronradar.space. Space. Prezentacja jest nagrywana. My ją nagrywamy, żeby ją powielić. No właściwie poza tymi nickami, imionami, nazwiskami, które tam umieściliście przy logowaniu, nic się więcej nie pojawia. No ale jeżeli ktoś nie wyraża zgody, to prosimy o rozłączenie. No to co? To zaczynamy. Ja udostępnię prezentację teraz. Dobrze, czy widać ekran, Tomek? Tak. Ja przepraszam, że tak ciągle się zwracam do Tomka, ale nie mam kontaktu z Państwem, ponieważ wszyscy jesteście, jak to się mówi, zmutowani. Dobrze. Zaczynamy. Na początek chciałbym dwa słowa powiedzieć, czym nie jest aplikacja Drone Radar Space. Mianowicie w momencie, kiedy daliśmy zajawkę w mediach społecznościowych, powstało dużo wątków, które nas bardzo cieszą oczywiście. Dlatego Drone Radar Space dostał drugie, a nawet trzecie życie. Dlatego wyjaśniam, czym nie jest ta Drone Radar Space. Drone Radar Space nie jest aplikacją mobilną informującą o możliwości wykonania lotu w danym miejscu i czasie, ani jej zaktualizowaną wersją. Innymi słowy, nie jest to zaktualizowana wersja aplikacji. Ubolewamy również nad tym, że nie aktualizujemy tej aplikacji. Mogę tylko zapewnić, że trwają bardzo obiecujące rozmowy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, żebyśmy tą aplikację zaktualizowali, no ale czas pokaże. Drone Radar Space nie jest serwisem Grey. Wszyscy ci obecni klienci otrzymają prawo bezpłatnego przejścia do systemu Drone Radar Space w ramach posiadanego abonamentu i Drone Radar Space nie jest aplikacją pogodową. Taki wątek też się w internecie pojawił, nie prezentujemy informacji pogodowych. Zatem czym jest Drone Radar Space? Podstawową funkcją, która jest źródłem wszelkich informacji do analiz, o których za chwilkę opowiem, są po prostu dane, tak? Czyli Drone Radar Space jest narzędziem do zdalnego zajrzenia w najgłębsze zakamarki planowanej operacji z uwzględnieniem profilu terenowego, znanych przeszkód, gęstości populacji, infrastruktury, mapy ryzyka, stref geograficznych i wielu, wielu innych pomocnych przy planowaniu informacji. To jest szalenie ważne, ponieważ z jednej strony te informacje potrzebujecie wy, żeby zaplanować misję. Z drugiej strony urzędnik po drugiej stronie musi mieć te informacje, żeby zweryfikować wiarygodność tych danych. A po trzecie najważniejsze jest to, żeby wszyscy w obszarze jednego ekosystemu, jakim jest USpace, ale nawet nie tylko USpace, tylko inne loty korzystali z tych samych danych. Teraz ja może pokażę szybciutko, co to jest ten Drone Radar Space. Ci, którzy widzieli Greya, no to znają pewnie tą mapę. No w pierwszej kolejności jest to informacja o strefach geograficznych, ta, która się wyświetla w aplikacji mobilnej. Możecie sobie tutaj zajrzeć, to jest aktualny na stan dzisiaj, dokładnie tak, jak jest w aplikacji mobilnej. Do tego mapa zawiera informacje o sklasyfikowanych ponad 450 obiektach infrastrukturalnych i przypisanym im ryzyk. To znaczy, wzięliśmy klasyfikację obiektów infrastrukturalnych, takich jak drogi, szkoły, przedszkola, więzienia, lotniska, budynki użyteczności publicznej, linie energetyczne i przypisaliśmy im w skali od 1 do 5 pewien potencjalny wskaźnik ryzyka,
który może być skojarzony z takim, takim obiektem infrastrukturalnym. Im większe ryzyko, tym jest ciemniejszy kolor, im mniejsze ryzyko, tym jest jaśniejszy kolor. I w ten sposób powstała taka bardzo ogólna mapa, my ją nazywamy tak ERC, Environmental Risk Class, która daje nam takie ogólne poczucie informacji, daje nam ogólną informację o tym, czy możemy się spodziewać jakiegoś miejsca, w którym, nie wiem, przelot może spowodować jakiś problem dla nas lub dla kogoś. Druga informacja to jest informacja o gęstości populacji. Ona jest bardzo ogólna. Wykorzystujemy do tego dane ze spisu powszechnego. To są jedyne oficjalne dane. One są zrobione zgodnie z aneksem F. Wykorzystujemy go do tego, żeby później liczyć te współczynniki GRC. Od razu przyznam, że pracujemy nad nową wersją tego z wykorzystaniem danych satelitarnych w taki sposób, żeby pokazywać godzinne, dniowe, tygodniowe, miesięczne fluktuacje gęstości populacji, no bo wiadomo, gęstości populacji jest nierówna. Inna jest w piątek o 19 na drodze, a inna jest w niedzielę o 3 nad ranem, ale to jak tylko się pojawi, to otrzymacie do tego dostęp. Następną informacją jest tak zwany informacja o obiektach i przeszkodach wysmukłych, tak zwany slender obstacles. To są te przeszkody, które z natury rzeczy nie zostały uchwycone w modelu DSM, Digital Surface Model, który jest opisem terenu i wraz z tymi wszystkimi obiektami wybudowanymi przez człowieka lub które po prostu wyrosły jako flora. Tutaj jako podkład wykorzystujemy oficjalne dane z Gugigu, są to naloty lidarowe. Oczywiście mamy możliwość aktualizowania fragmentów tych danych w taki sposób, aby no, one były bardziej aktualne, dostępne dla tych, którzy latają w danym obszarze. Można do nas wysyłać takie informacje, takie dane i my je tutaj po prostu nakładamy. I ostatnim elementem tutaj na tej mapie, która się pojawia, jest to informacja o tak zwanej infrastrukturze. Infrastrukturę podzieliliśmy zgodnie tak z wymogami NSTS-u na tą infrastrukturę, nad którą przelot wymaga specjalnej uwagi. To jest kolor pomarańczowy i kolorem czerwonym zaznaczamy te obszary, od których wymagana jest zgoda zarządzającego bądź właścicielem tej infrastruktury. To oczywiście pojawi się w raportach, ja pokażę w jaki sposób, ale taką informację oficjalnie macie, więc wydaje się, że jest to dość pomocne. No i co? No i początkiem tak naprawdę każdego zadania, które tutaj wykonujemy, jest namalowanie tak naprawdę misji. Misję można sobie zaimportować jako plik KML w dowolnym miejscu. Momencik, ja sobie tutaj to... O, tutaj mam taki obszar. Możemy ją sobie zaimportować, możemy też misję sobie w dowolnym miejscu namalować. Póki co mamy wsparcie tylko do rysowania tras przelotu. Często pojawia się pytanie, czy można namalować obszar przelotu. Tak, można, bo i tak do raportu, który wygenerujemy, weźmiemy cały obszar z tym, co jest w środku. Więc jeżeli byśmy chcieli na przykład zrobić nalot, na przykład tutaj nad tym terenem, tak, możemy sobie zaznaczyć taki obszar, I dla niego policzymy po prostu całą analizę ryzyka. Jednak w momencie, kiedy robimy jakąś trasę, robimy inspekcję, ja teraz pokażę na przykładzie robienia inspekcji tutaj takiej linii energetycznej obok Otwocka mojego ulubionego, czyli załóżmy, że startujemy sobie stąd, wykonujemy tutaj misję, tutaj wzdłuż tej linii. Może przykład nie jest zbyt mądry, ale przynajmniej ilustruje zagadnienie. Tak. I mamy namalowaną misję, zamawiamy sobie raport i on się liczy. On się liczy tak mniej więcej w czasie od 30 sekund do paru minut. To już nie będziemy na to czekać. Ja przejdę teraz do prezentacji, czym więcej jest jeszcze Drone Radar Space. Drone Radar Space, i to jest ta nowość, którą prezentujemy, jest systemem wspierającym pilotów i operatorów BSP przy opracowaniu dokumentacji dla lotów w kategorii szczególnej i certyfikowanej. To implikuje automatycznie fakt, że nie jest to narzędzie, znaczy oczywiście może być pomocne, ale nie jest to narzędzie, które jest potrzebne pilotom latającym w kategorii otwartej, nazwijmy to popularnie zabawkowej i tak dalej. To jest raczej system dedykowany dla zawodowców, profesjonalistów lub takich osób, które wymagają od swojego lotu nieco więcej niż po prostu lot dla zabawy.
Dron Radar Space jest systemem wspierającym zarządzanie organizacją dronową poprzez tworzenie historii lotów, czynności serwisowych oraz przechowywanie wytworzonej dokumentacji wymaganej prawem. Służy również do zarządzania flotą UAS i zarządzania załogą. Tak? Mamy osoby, czyli załogę szeroko rozumianą jako pilotów, operatorów, mechaników i osoby wspierające. Można im dowolnie przypisywać cechy takie jak certyfikaty, ważność tych certyfikatów, szkolenia. Ja to zaraz chwilkę wszystko pokażę w systemie. Drone Radar Space jest systemem, z którym jesteście na bieżąco z przepisami, to znaczy to my dbamy o aktualizowanie bloków funkcjonalnych. Czyli jeżeli w tym systemie zrobicie raport, czy to będzie raport NSTS, czy to będzie raport SORA, my gwarantujemy, że on jest legalny na czas wytworzenia. W momencie, kiedy zmienią się przepisy, pojawi się ich zaktualizowana wersja, my to aktualizujemy, o czym wy dostajecie notyfikację i w momencie, kiedy robicie nowy nalot, nową usługę, nowy raport, nowe sprawozdanie, nowe przygotowanie do lotu, dostajecie informacje, które dane musicie zaktualizować, żeby być zgodnymi z tymi nowymi przepisami. Również pokażę, jak to działa. No i Drone Radar Space to jest repozytorium, w którym przechowujemy Wasze raporty, do których możecie sięgać w każdej chwili. Dlaczego mamy używać Drone Radar Space? Dzisiaj Drone Radar Space oparty i ta prezentacja jest oparta tak naprawdę na przykładzie przygotowania dokumentacji dla NSTS-ów. Te NSTS-y są taką rozgrzewką do SOR-y, które ułatwiają nam zrozumienie w ogóle idei przygotowania dokumentacji i dlaczego tak wiele się wymaga od nas, od pilotów bez załogowców. Więc oczywiście mamy nałożony obowiązek, tak, bo mamy sporządzić instrukcję operacyjną, mamy dokonać oceny obszaru operacji, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest prawda i proszę zwrócić uwagę, że nigdzie nie jest napisane, że musimy to napisać. My twierdzimy, że w momencie, kiedy to napiszemy, zrobimy raport, dużo łatwiej będzie nam się wytłumaczyć w sytuacji, gdyby coś poszło nie tak. Dobrze, w takim razie dlaczego NSTS i dlaczego SORA? Dlaczego tak dużo czasu poświęcamy NSTS-om? Po pierwsze uważamy, że są bardzo dobre i są potrzebne, można się na nich nauczyć SOR i ją zrozumieć, całkiem na serio. Proszę wierzyć, że istotna część Europy zazdrości, to jest takie ostatnio politycznie modne słowo, a w tym wypadku jest to bardzo adekwatne, zazdrości nam tych NSTS-ów i tutaj wielkie dzięki dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego, że zdąży w odpowiednim momencie je zgłosić. Szacun, ale do rzeczy. Jest jedna bardzo istotna rzecz łącząca wszystkie analizy przedlotowe. Jest nią, zostawię Państwu teraz tutaj 5 sekund na zastanowienie się, więc cechą łączącą NSTS-y, STS-y, czyli scenariusze standardowe, PDRA, czyli predefiniowane takie risk assessmenty i SORA jest instrukcja operacyjna. Ona jest tak naprawdę sednem tego całego tematu. Instrukcja operacyjna to zbiór zasad postępowania dla każdego etapu lotu, od przygotowania startu, wykonania lotu, wymyślenia potencjalnych awarii i obsługi tych awarii, zaplanowania postępowania po wystąpieniu awarii i planu działań, jeśli już dojdzie do incydentu lub wypadku. Dla przypomnienia, incydent to tam nie było strat, wypadek to jak są trwałe straty. To jest ten moment, w którym właściwie wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego to jest tak skomplikowane. I zanim przejdę dalej, chciałbym tutaj dosłownie minutkę zabrać i opowiedzieć, dlaczego to jest tak skomplikowane. Innymi słowy, przeregulowane. Dlaczego od małego drona wymaga się tak wiele? Już tłumaczę. W lotnictwie, szczególnie zawodowym, wszystko opiera się na listach kontrolnych, tak zwanych checklistach. Checklisty służą temu, aby w sytuacji awaryjnej pilot wykonał serię czynności, które statystycznie są najlepszymi w danej sytuacji. Takie checklisty są opracowane przez producenta statku powietrznego, który najlepiej zna zasady postępowania. Checklisty są zawsze dostępne pod ręką pilota. Oczywiście pilot ma swoje święte prawo do wykonania każdej innej czynności ratującej życie, włącznie z możliwością łamania prawa w celu ratowania życia. Szkolenie pilotów w większości polega na umiejętności czytania tych list i ich wykonywania. Sprawa prosta. Checklisty mogą się od siebie istotnie różnić. Na przykład w samolocie cywilnym po utracie silnika następuje sekwencja czynności, które ostatecznie mają doprowadzić do bezpiecznego lądowania. Na przykład wyłączenie płonącego się silnika, zamknięcie dopływu paliwa do tego silnika, jak to możliwe zrzutu paliwa w taki sposób, aby nie wlecieć w chmurę tego paliwa i nie spłonąć. Chodzi o to, aby w sytuacji stresowej nie wymyślać postępowania, a możliwie jak najszybciej wykonać niezbędne czynności. Po drugiej stronie, i to chciałbym zwrócić uwagę, jest lotnictwo wojskowe, w którym na przykład po awarii silnika po starcie lub na podejściu do lądowania lista kontrolna składa się tylko z jednego punktu, czyli
eject, katapultowanie, tak jest w przypadku F-16. Chodzi o to, że checklisty są charakterystyczne dla statku powietrznego i są charakterystyczne dla sytuacji, której ją wykonujemy i organizacji, która ją to wykonuje. To jest bardzo ważne, żeby to mieć w głowie. Do tego dochodzi, że w przypadku organizacji latających komercyjnie, czy to w przewozie towarów, czy ludzi pod certyfikatem AOC, jest sztab ludzi, który takie procedury tworzy, monitoruje i w ciągłym procesie dostosowuje. Można by rzec, że oni zarabiają i mogą sobie na to pozwolić. A skoro to wszystko niby takie w cudzysłowie proste, to dlaczego wymaga się tworzenia procedur postępowania w przypadku bezzałogowców? Dlaczego się przerzuca to na operatorów i pilotów? Dlaczego nie można tego z definicji dla was wszystkich przygotować? No bo tak, z jednej strony wszyscy latają w tej samej przestrzeni nad tymi samymi ludźmi i tymi samymi obiektami infrastruktury. I o ile jeszcze można zrobić wspólne i standardowe procedury kontrolne przed startem, o tyle już postępowanie w przypadku awarii sprzętu bardzo się będzie różniło w locie dronem małym i dużym, w mieście, w terenie niezabudowanym, przed miastem, w locie inspekcyjnym i tak dalej, i tak dalej. Czyli te loty się bardzo różnią i nie ma standardowego podejścia. Za to podejście, w którym wy macie tak naprawdę wymyśleć sobie, jak będziecie postępować, jesteście odpowiedzialni wy i tym regulator przerzucił na was tą odpowiedzialność, która została opisana w tych tysiącach stron dokumentacji. De facto przepisy dla kategorii specjalnej i certyfikowanej mówią właśnie o tworzeniu procedur postępowania w każdym etapie lotu i każdej sytuacji, która potencjalnie może się wydarzyć, klasyfikując to wszystko na cztery zasadnicze etapy procedury. I tutaj proszę o szczególną uwagę. Pierwszym etapem tworzenia instrukcji operacyjnej jest tak naprawdę określenie procedur normalnych. Procedury normalne to są te znane wam wszystkim, które wykonujecie regularnie przed każdym startem. Przeczytanie checklisty, sprawdzenie, czy bateria jest naładowana, skalibrowanie kompasu, zobaczenie, czy kamera jest czysta, czy śmigiełka są w dobrym stanie itd. itd. To są procedury normalne, które no, powinniśmy mieć jakoś sformalizowane i opisane, że po prostu, żeby niczego nie zapomnieć. Drugie to są procedury bezpieczeństwa, które określają na przykład takie informacje, czy w momencie startu nie będziemy dopuszczać osób postronnych do startu, czy jeżeli będziemy startować przy tym legendarnym przedszkolu, to czy te dzieci nie wpadną na tego drona. To są procedury bezpieczeństwa. W procedurach bezpieczeństwa mamy też informacje o tym, że będziemy sprawdzać strefy aeronautyczne, że nie będziemy wlatywać w aktywnych strefach lotniczych, to, że jeżeli latamy przy lotnisku wojskowym, to będziemy respektować dodatkowe zasady określone przez lotnictwo wojskowe. Kolejnym elementem są procedury awaryjne, czyli to, w jaki sposób będziemy postępować w sytuacji, kiedy zdarzy się awaria. Tak, czyli nie wiem, utracimy system GPS-owy. Tak, no, jeżeli go utraciliśmy, mamy system IRS-owy, inercyjny, tak, no, najprawdopodobniej się nic nie stanie, ale mamy tego świadomość. Możemy napisać przy wielu wiernikowcach, co to zrobimy, jak na przykład wyłączy nam się jeden silnik i określamy te procedury. I na samym końcu elementem, który jest od nas wymagany, który no de facto nie jest już samą instrukcją operacyjną, jest plan działań kryzysowych, tak zwany ERP, czyli Emergency Response Plan. Ten plan określa, co zrobimy po zdarzeniu się wypadku, tak? Czyli jeżeli uderzymy kogoś w głowę, ten ktoś jest nieprzytomny, do kogo zadzwonimy, jak zadzwonimy. Chodzi tu o to, żeby postępować dokładnie z tą listą w sytuacji kryzysowej, w sytuacji dużego stresu, dużych emocji, a nie żeby wymyślać, tak? Czyli zadzwonimy na numer 112, może jesteśmy gdzieś przy szpitalu, gdzie znamy bezpośredni numer do lekarza. To wszystko opisujemy w tych procedurach. Sprawa jest naprawdę prosta. I o ile jeszcze przy lotnictwie cywilnym mamy PKBWL, którego zadaniem jest znalezienie przyczyn wypadku, nie orzekając o winie, tak na drugim biegunie mamy, i to proszę pamiętać, zawsze prokuratora, którego celem jest znaleźć winnego. I w momencie, kiedy coś pójdzie nie tak, no on będzie szukał tego winnego za wszelką cenę. Dla prokuratora każdy przyczynek będzie dobry do orzeczenia winy, nawet ten, żeście się nie należycie przygotowali. I na pewno będzie lepszym tłumaczenie się, że przytrafił się nieszczęśliwy wypadek, niż po prostu zdarzenie, na które nie mieliście wpływu, no i tyle. Dobrze. Teraz informacja jeszcze o czasie. Chciałbym wam
zagwarantować i zapewnić, że przygotowując się do NSTS-ów nie stracicie czasu, w sensie nie stracicie go teraz i dzisiaj i nie stracicie go długofalowo, ponieważ będziecie budowali swoją wiarygodność wobec ewentualnego regulatora, który będzie oceniał wasze przygotowanie do lotu. I to nie tylko w Polsce wobec ULC-u, ale tak naprawdę w całej Europie, ponieważ on zobaczy waszą historię, że wy rozumiecie i tworzycie te przepisy dużo, dużo wcześniej. Do tego zwróćcie uwagę, że urzędnik oceniający wasz lot nie jest alfą i omegą w temacie wszystkich dronów i terenu całej Polski, czy całego obszaru, tak? On najprawdopodobniej albo ona nie zna obszaru, w którym będziecie latać, dlatego okaże się szybko, że będzie oceniał metodykę przygotowania dokumentacji, a nie jej treść. I teraz co i ile czasu trzeba poświęcić na to, żeby taką dokumentację przygotować? Raport ten, który zrobiliśmy z mapy, no to widzieliście około 5 minut z wyrysowaniem i przygotowaniem raportu. Następnie musimy stworzyć drony. I tutaj no, sprawa nie jest taka trywialna jak zawsze. Myśmy przejrzeli wszystkie przepisy 947, 945, 664, 666, 665 i tak dalej, i tak dalej. No i wyszło nam, że żeby opisać prawidłowo drona, trzeba wskazać około 120 parametrów. Nie przejmujcie się, możecie wybrać drona z listy, jeżeli jest to producent drona albo model drona, którym latacie firmowy. Te podstawowe parametry się uzupełnią, natomiast gdybyście coś tam w nim zmieniali, dołączali, możecie sobie dopisać, zaraz pokażę, w jaki sposób to wygląda. Następnie musicie stworzyć załogę, jest to w miarę prosta i przyjemna praca, do 10 minut per osoba, tu się wpisuje wszystkie certyfikaty, uprawnienia, szkolenia, na przykład informacje o tym, czy ma jakieś dodatkowe uprawnienie, na przykład dla osoby wspierającej lot, można wpisać, że na przykład posiada uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy, bo skończyła taki kurs. Tu również opisujemy kondycję tego pilota, czy on jest zdrowy, czy nie brał narkotyków, nie pił alkoholu. To są takie zwykłe deklaracje, jakie są wymagane instrukcji operacyjnej. Następnie tworzymy obowiązki operatora. To jest opisane w rozporządzeniu 947 SPED 050. To brzmi tutaj groźnie, natomiast zamieniliśmy to na taki zestaw pytań i odpowiedzi, których po prostu tylko klikacie, czy spełniacie, czy nie spełniacie, a tam, gdzie jest możliwość opisu, po prostu wpisujecie w odpowiednie miejsce opisy tych danych. To zajmuje od 20 do 300 minut mniej więcej. Następnie tworzycie procedury normalne, czyli to czytanie checklist, o których mówiłem, też 20 do 300 minut. Procedury bezpieczeństwa, procedury awaryjne, emergency response plan, czyli plan reagowania po zdarzeniu. I na koniec macie tą instrukcję operacyjną. I zostaje sama przyjemność, czyli stworzenie samego NSTS-a. To daje w sumie po pierwszym zalogowaniu od 135 do 200, do 2000 ponad minut pracy, czyli od 2 godzin do 35 godzin, ale jak to się mówi, ona się opłaci, ta praca. To znaczy ta praca nie zniknie. Wy tworząc te procedury, możecie je sobie zapisać, nie wiem, gdybyście chcieli zrezygnować z korzystania z tego systemu, możecie sobie zapisać u siebie w Wordzie, w Excelu, w chmurze, gdziekolwiek, gdzie chcecie, ale macie już wykonane te procedury. Te procedury są takim ułatwieniem, dzięki któremu przeprowadzamy was przez ten proces przygotowania do lotu. I jakie są z tego korzyści? No dzięki modułom, które można dowolnie przypisać do raportu, ostateczny czas wykonywania dokumentacji to NSTS poniżej 10 minut. I teraz ja pokażę, w jaki sposób to się robi. Tak wygląda system Drone Radar Space po zalogowaniu. Macie taki desktop z całą informacją o tym, jakie żeście dokumentacje przygotowali, jaką macie załogę, informacją, kiedy ekspirują, czyli kiedy zakończy się czas ważności waszych dokumentów. Możecie sobie określić czas, kiedy informacja o ważności dokumentów ulega przedawnieniu, to wtedy się pojawią tutaj odpowiednie żółte lub czerwone elementy. W każdym razie najważniejszym elementem jest ten obszar tutaj, tak? Czyli żeby zrobić NSTS-a lub SOR-ę, musimy przejść przez tą całą procedurę. SOR-y jeszcze nie skończyliśmy, na razie opieramy się tylko na NSTS-ach i na tych zrobię przykład dla tej prezentacji, tak? Czyli pierwsze musimy zrobić sobie drony. Ja mówiłem, że tych parametrów jest dość sporo. No bo jest dość sporo, tak? Więc możecie sobie zrobić drona w bardzo prosty sposób, dron produkcji seryjnej, podajemy tutaj jego numer, wybieramy sobie drona na przykład DJI-a, niech to będzie na przykład Phantom 4, no podajemy tutaj jego wagę, możemy sobie podać Mini 2, tak? Czyli podajemy jego wagę, rozpiętość, długość, jest to multirotor, quadcopter, te informacje będą przyszłościowo potrzebne do
planowania lotu zgodnie z rozporządzeniem 664, czyli w momencie, kiedy powstanie CIS, ten Common Information Service Provider i USSP, te dane już my systemowo mamy w takim standardzie, który umożliwi nam wymianę tych informacji pomiędzy różnymi tymi USSP providerami, czyli providerami usług zapewniających możliwość wykonania lotu. No i teraz tutaj ja szybko przelecę przez te wszystkie tutaj parametry, no jest ich dość sporo. Zobaczcie, jakie silniki, możemy sobie tutaj robić różne systemy, mogą być systemy paliwowe, jeżeli systemy są paliwowe, no to jakie mamy informacje o tym, co tam się dzieje, możemy poinformować, jakie mamy sposoby informowania o potencjalnych uszkodzeniach i tak dalej. No jest tego cała masa, ale mówię, do tej podstawowej wersji, do tego pierwszego NSTS-a właściwie nic nie musicie wypełniać. To jest te ponad 120 parametrów, które trzeba po prostu przejrzeć. Gdybyście mieli po prostu opis, załączoną dokumentację, w jaki sposób jest zrobiona instalacja elektryczna, to wszystko możecie tutaj sobie załączyć. Następnie kolejnym elementem, który jest dość przyjemnym, to możecie sobie stworzyć załogę. Tak jak mówiłem, załogę dzielimy na pilotów, mechaników i osoby wspierające operacje. Możemy sobie wybrać tutaj, jakie mamy szkolenia i podać ich czas ważności i podać wszystkie informacje dotyczące personelu, tak, jakie oni są kondycji i tak dalej. To później będzie potrzebne do ogólnej dokumentacji. No i mamy logbook. W logbooku mamy dwie czynności tak naprawdę. Pierwsza czynność to jest informacja o lotach. To buduje naszą wiarygodność, tak zwaną statystyczną. Ile lotów żeśmy wykonali, czy te loty odbyły się zgodnie z planem, czy stwierdzono usterki, czy nie i tak dalej. To jest wymagane i w NSTS-ach, i w SOR-ze, żeby zbudować naszą wiarygodność, że takie rzeczy raportujemy. Niedługo zintegrujemy to z RDATA, więc te rzeczy będą się automatycznie uzupełniały po każdym locie, jeżeli wyrażą Państwo oczywiście na to zgodę. No i dobra, no i teraz, żeby już nie przedłużać całej tej historii, lećmy dalej, spróbujmy sobie zrobić naszego NSTS-a. Tak, zróbmy sobie NSTS-a, załóżmy 6, będzie to VLOS i BIVLOS, czyli do 2 km dronem poniżej 25 kg. W pierwszej kolejności wybieramy sobie tą misję, którą żeśmy namalowali z drugiej mapy. Jest to Otwock-Karczew. Lot zaplanowaliśmy, załóżmy, na 18 maja i lot będzie powtarzalny, ponieważ te prace inspekcyjne będziemy wykonywać do 20 maja. Mamy tu informację o aktualności danych, które pobieramy. No, daleki lot, więc deklaruję i VLOS i BIVLOS. Wykonam to akurat dronem DJI Mini 2. Pilotem będzie Paweł Korzec i tutaj jedziemy już z deklaracjami zgodnymi. Proszę zobaczyć, jaki jest czas w tej chwili. W tej chwili mam 10:33, ja zacząłem to minutę wcześniej, czyli 10:32. Ja pokażę, ile czasu zajmuje wykonanie tego. Tu mamy informację statystyczną, czyli nasza zadeklarowana wysokość to była 50 metrów, co daje nam najwyższe przewyższenie nad terenem 53 metry i najniższe przewyższenie 21 metrów, czyli właściwie na każdym etapie tego lotu jesteśmy bezpieczni. Gdyby się okazało, że gdzieś jest miejsce wyższe, które uniemożliwiłoby nam return to home, czy tam powrót do miejsca startu, no to wtedy zaznaczymy tutaj na żółto, na czerwono, żebyście wiedzieli, gdzie taka informacja jest. Tutaj każdą tą trasę podzieliliśmy na tak zwane odnogi, legi i robimy analizę wysokości pod trasą przelotu i w buforze tego bezpieczeństwa. No i lecimy dalej. Deklaruję, że znam zasadę omijania sztucznych przeszkód. Tu robimy Wam taką mapę, czy ten lot będzie VLOS czy BIVLOS wraz z informacją o odległości, tak? Skoro ten NSTS jest do 2 km, więc rysujemy takie cyrkle tutaj do 2 km. No akurat ten lot właściwie będzie we VLOS-ie, ale przydałaby nam się dodatkowa osoba, która nas tutaj będzie wspierała, jak odlecimy po prostu dalej niż kilometr, bo za dnia tego po prostu nie zobaczymy. No i tutaj jedziemy ze wszystkimi deklaracjami. Ja tego nie będę czytał. Opis sposobu komunikacji pomiędzy pilotem a operatorem. To będzie numer telefonu do Janka, załóżmy 511 232 123. Tak, i jedziemy dalej. Teraz deklaruję zamiar wykonania operacji zgłosić do PASZ za pomocą check-inu w aplikacji Drone Radar. Nie wykonujemy lotu nad żadnymi obiektami czerwonymi, czyli tymi, które wymagają zgody. Więc tutaj nam się to nie zaznaczyło, natomiast wykonujemy to nad obszarami pomarańczowymi, więc proszę zwrócić uwagę, że samo nam się tutaj to na pomarańczowo zaznaczyło.
mamy tutaj power lines, linie energetyczne. No i teraz deklaruję oznaczenie umieszczenia, oznaczenie odpowiednie bezzałogowca, tak, ja zrobiłem zdjęcie tego mojego drona, więc to zdjęcie tutaj zaznaczę. I lecimy dalej. Deklaruję noszenie kamizelki, marka, model wykorzystywanego, to ja sobie tutaj wkleję. Paweł, jeśli można sekundkę, może my to już tak dobrze znamy, ale warto powiedzieć, że te wszystkie deklaracje wynikają bezpośrednio z przepisów, tak? Także to jest istotne. No tak, no każdy, kto czytał tego NSTS-a, to znajdzie tutaj wiele cech wspólnych, tak? My to podzieliliśmy tak, jak są rozdziały w NSTS-ach, a później w SOR-ze, tak? Czyli za każdym razem podajemy źródło tego głównego rozdziału, z którego bierzemy dane zagadnienie. Tak, więc wypełniamy tutaj te dane. Tak, tu będzie tutaj tak, 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 tak. Zalecenie lataj z głową. Oczywiście mamy dość dużo helpu, pomocy, tak, czyli linki do tych zaleceń, które ten nasz prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nam tutaj daje, więc w Morinfo zawsze znajdziecie informację, jak wypełnić daną informację. Teraz posiadamy deklaracje dotyczące wykształcenia naszego dronowego. Możemy sobie tutaj zaznaczyć, że mamy takie, mamy ukończone szkolenia, mamy ukończenia kursy, mamy tutaj szkolenie teoretyczne, więc to wszystko po prostu zaznaczamy. Naszym obowiązkiem jest również wypełnienie obowiązków operatora, które żeśmy sobie tutaj wcześniej zdefiniowali. Deklaruje opracowanie planu działania i to będzie instrukcja operacyjna. No i tutaj mamy już tą naszą misję w takim rozdzieleniu mapy i charakterystyki tego obszaru, w którym wykonujemy, czyli opis koncepcji operacji. Zagrożeniem jest lot w linii średniego napięcia, które inspekcje robimy. Jesteśmy w kontakcie z właścicielami linii energetycznej, gdyby coś się stało. Tutaj mamy środowisko operacyjne i obszar geograficzny, więc piszemy operację wykonywać w zupełnym odludziu, ewentualne osoby, pilot i osoba wspierająca zobaczą z ziemi, poinformują o potencjalnym ryzyku przebywania w okolicy. Tak, no i jeżeli chodzi teraz o przestrzenie geograficzne, to sprawa jest prosta, ponieważ lot będziemy wykonywali w przestrzeni klasy G pod TMA. Warunki pogodowe są ok, opis koncepcji to nie musimy. Tutaj możemy sobie jeszcze dodać osobę wspierającą, już tego nie będę robił i dodajemy, który emergency response plan, który wcześniej zdefiniowaliśmy, będzie tutaj dotyczył. Przegląd odpowiedzi, tak, i generujemy raport, tak, czyli zaczęliśmy o 32, mamy 37, ja wiem, szybko leciałem, mam doświadczenie, ale zrobienie całego NSTS-a na podstawie danych, które wcześniej wprowadziliśmy, zaraz je pokażę, zajęło nam 5 minut. W tej chwili generujemy cały zestaw dokumentacji w języku polskim, w języku angielskim wraz z załącznikami. Możemy sobie przejść do raportu, możemy sobie pobrać taki raport. O, mamy już ten raport i proszę zwrócić uwagę, co my tutaj mamy, tak? No, mamy informację, że robiliśmy lot w krajowym scenariuszu standardowym. On ma 16 stron, tak. Mamy informację o aktualności danych. Mamy podstawowe informacje o wysokości zadeklarowanej i zliczonej lotu. No i te wszystkie dane, które żeśmy tam wprowadzali, one tutaj są tutaj zapisane, tak? Czyli planowana do to lotu, lot będzie powtarzalny do, lot będzie w losem, bi w losem i tak dalej, i tak dalej. Proszę teraz zwrócić uwagę, że tu są te odpowiedzi, które żeśmy udzielali w formularzu. Natomiast załączyliśmy do tego dokumentu te bloki funkcjonalne, które są wymagane, czyli obowiązki operatora, procedury normalne, bezpieczeństwa i awaryjne. One tutaj są, możemy tworzyć tych procedur, tych bloków funkcjonalnych dowolną liczbę i dowolnie możemy sobie nimi dowolnie żonglować. Tutaj mamy instrukcję operacyjną, tak, która się składa z instrukcji operacyjnej, którą stworzyliśmy loty poza miastem, oświadczenia wszystkie, zaraz pokażę te oświadczenia, jakie się klika, jakie się robi, więc wszystkie te dane, które żeśmy w postaci bloków wprowadzili, one tutaj są wyświetlane, tak, czyli na przykład procedura postępowania w przypadku opuszczenia przez BSP przestrzeni operacyjnej, tak, w przypadku braku zastosowania awaryjnego systemu zakończenia lotu, jeżeli potwierdzą, że procedury nie zadziałały lub nie zostały wdrożone na czas pilot obserwujący odlatujący opowiadał o tym incydencie PASZP. To wszystko tutaj mamy. Na końcu mamy informacje o tych naszych dronach wraz z numerem seryjnym i załączonymi zdjęciami i cechami tych dronów. No i na sam koniec mamy nasze informacje dotyczące załogi, tak, czyli jakie posiadamy certyfikaty, jakie mają daty ważności, do kiedy i tak dalej i naszą deklarację zdrowotną.
Tutaj jeszcze szybciutko ja pokażę. Momencik. O, tutaj, tak? Na przykładzie na przykład procedur awaryjnych albo instrukcji operacyjnej, tak? To jest ten schemat robienia blokowego tych elementów, loty poza miastem. Tu mamy po prostu gotowe takie bloki, tak, struktura organizacyjna, płaska struktura organizacyjna, obowiązki kadry kierowniczej. Na kadrze kierowniczej spoczywa odpowiedzialność za organizację pracy, ale też za stan BSP, wyposażenia technicznego i tak dalej. Więc to tylko robimy raz i mamy wykonaną pracę. Więc tak jak powiedziałem, da się tego NSTS-a zrobić w 10 minut, SOR-e da się zrobić w 15 minut. To na kolejnej prezentacji, na kolejnym webinarze pokażemy na przykładzie SOR-y. Dobrze, teraz tak, przepisów jest oczywiście dużo, ale nie zupełnie bez sensu. W zeszłym tygodniu no, wszystkie media oszalały, że policja zgubiła drona. Nie krytykujemy, nie oceniamy, bo wiemy, że może się zdarzyć każdemu. Ja osobiście zgubiłem dwa drony, jednego znalazłem, ale gdyby oni wykonując ten lot zrobili tego NSTS-a, to NSTS przypomniałby o konieczności wyposażenia tego BSP w dodatkowy lokalizator. Teraz tak, kiedy zacząć pracę z tym systemem. Wydaje nam się, że najlepiej od razu. Nie trzeba kupować subskrypcji, aby zacząć się uczyć i tworzyć własne procedury. Można sobie robić dowolną liczbę procedur, trenować i kasować. W pakiecie bezpłatnym można uruchamiać jeden raport, to wystarczy, aby przetrenować robienie dokumentacji. I teraz tak, dlaczego nie potrafiliśmy zrobić tego systemu prostszym? No, nie chcę tego mówić, teraz polecam taki mój krótki artykuł na stronie Drone Radar Space łamane przez blog. Tam jest na 10 minut czytania, dlaczego tego nie dało się krócej. Ustawodawca wyaza w domyśle, w obawie przed nieodpowiedzialnymi pilotami, więc zasady będę dużo wymagał, wylał dziecko z kąpielą. Można by rzec, że właściwie zakazał latania, bo wielu firmom szybciej i może nawet taniej jest wynająć dzisiaj samolot lub śmigłowiec, niż legalnie polecić dronem, co jest sytuacją zupełnie absurdalną i na pewno nie o to chodziło Komisji Europejskiej. I teraz zamiast uczyć, tłumaczyć, dawać narzędzia, dbać o dane źródłowe, na kolejnych konferencjach słyszymy o kolejnych sukcesach we wdrażaniu niezrozumiałego prawa. I to nie jest tędy droga. Dlatego myśmy chcieli zbudować, i mam nadzieję, że nam się to udało i wy to uznacie, system, w którym będziemy was przeprowadzać przez te rzeczy związane z przygotowaniem dokumentacji, ale również dbamy o to, żebyście to robili w oparciu o dane, żeby wyeliminować tą subiektywność oceny procesu analizy ryzyka. No i w wyniku tego wszystkiego mamy setki stron przepisów wzajemnie powtarzających się, wykluczających, chaotycznych i niezrozumiałych. Na szczęście mamy w Polsce te NSTS-y i możemy sobie potraktować. Dlaczego nie podpowiadamy, jak wypełnić moduły? To jest częste pytanie, które się pojawia, no bo niby to jest tylko tekst, ale zrozumienie zagadnień procedur jest niezwykle ważne. Jesteśmy pewni również, gdybyśmy zaproponowali gotowe teksty do wypełnienia tych procedur, to większość by to skopiowała, bo sami tak robiliśmy, jak sobie tak zrobiliśmy. Więc bardzo zachęcamy was do namówienia szkół lotniczych i współpracujemy ze szkołami, zaraz Tomek to opowie, żeby wykorzystywać ten system, żebyście wy już myśleli o własnych operacjach, tak? Czyli nie myślicie o tym, że są te wielkie przepisy, tylko myślcie o was, co wy byście zrobili w danej sytuacji. No i nie chcę być święci od papieża, ale wiemy, że każdy, jak się chwilę zastanowi, to odpowie pytania z procedur. Warto poprosić tą szkołę lotniczą. I teraz to jest ostatecznym produktem Drone Radar. Jest to raport w formacie PDF wraz z potrzebnymi załącznikami. Raporty przechowujemy dla ciebie, nie musisz ich kopiować dla siebie, choć można, robimy backupy. Jest to interaktywna mapa nieustannie aktualizowana z informacjami o gęstości populacji przeszkodach w modelu terenowym, tak? Czyli dzisiaj zrobiona na przykład analiza może być już, nie wiem, inna, bo zmieniły się dane. Warto o tym pamiętać, dostaniecie taką notyfikację. No i tak naprawdę no, ten Drone Radar Space to jest narzędzie pomocne przy tworzeniu dokumentacji, jak również pobieranie na przykład fragmentu modelu DSM, żebyście sobie go na przykład zasali do własnego ground station control i na tej podstawie na przykład robili loty Biblos bez widzialności, na przykład w górach. No jest tutaj wiele możliwości, my dbamy o to, żeby to było aktualne i żeby to było na żądanie. Etapy wdrożenia Drone Radar Space, no to mamy maj, dzisiaj jest prezentacja systemu. Do końca maja udostępnimy ten serwis wszystkim zainteresowanym, spokojnie jeszcze bez płacenia. Na razie mamy wsparcie NSTS-owe. W czerwcu włączymy wam wsparcie dla SOR-y i też poprzedzimy to takim webinarem, żeby opowiedzieć, co w tej SOR-ze trzeba robić. Tam mamy problem z tym, że
SORA 2 i SORA 2,5, która zacznie obowiązywać od tego roku, istotnie się różni, ponieważ SORA 2,5 naprawiła te błędy w konopsie, które są wymagane instrukcją operacyjną, ale to jakoś tam będziemy tym zarządzać. No i później planujemy integrację z RDATA, obsługę kart kredytowych i możliwość planowania obszaru, nie trasy, choć tak jak mówię, dzisiaj możemy ten obszar namalować, to my, natomiast wy, no to możecie zacząć już w momencie, kiedy damy dostęp do tego systemu, dodawać drony, dodawać załogi, możecie własne procedury tworzyć, te normalne bezpieczeństwa awaryjne, ERP, obowiązki operatora, instrukcje operacyjne, no i już, jak to się mówi, czysta przyjemność. Paweł, oddaję Ci głos. Tak, dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie, kiedy zaktualizujemy aplikację Drone Radar? Odpowiem na to pytanie tak, nie wiem. Prowadzimy rozmowy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Wierzymy głęboko, że znajdziemy sposób porozumienia się i no i Drone Radar jeszcze zostanie jako aplikacja tutaj takim elementem wspierającym, pomagającym Wam wszystkim przy tych lotach, więc nie potrafię na to odpowiedzieć. Paweł, bo tutaj takiego dosyć dużego skrótu użyłeś, ale nie wszyscy może wiedzą, że aplikacja Drone Radar po prostu już nie jest bezpośrednio pod naszą w tej chwili kontrolą. Tak. To znaczy, zależy od strony trzeciej. Tak, serwery należą do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, backend, my mamy frontend, stąd jest to całe zamieszanie, ale proszę mi wierzyć, no, robimy wszystko, żeby się tutaj porozumieć. Mamy pytanie od pana Karola. Dziękuję za. Mam kilka pytań. Czy przewidujecie Państwo możliwość dodania do Drone Radar Space możliwości odczytywania i wyświetlania danych systemów DERI, Direct Remote ID oraz NERI? Dobrze, to tak, czytam na głos. Przepraszam, bo zacząłem brzęczyć pod nosem. Czy przewidujecie Państwo możliwość dodania w Drone Radar Space możliwości odczytywania i wyświetlania danych systemów DERI, Direct Remote ID oraz NRI, Network Remote ID, będącymi niezbędnymi wymaganiami do otrzymywania przez BSP, systemy BSP klasy C1, C6. I tak, i nie, ale raczej nie. Odpowiem dlaczego. Drone Radar Space pozycjonujemy jako platformę do strategicznego przygotowania do lotu. Jak Państwo wiedzą, mamy strategiczne przygotowanie do lotu, czyli to przed lotem i taktyczną obsługę lotu w trakcie lotu. Ta transmisja tej telemetrii potrzebna jest w tej części taktycznej, więc na tym etapie raczej nie, choć planujemy stworzyć taki system do zarządzania i strefami geograficznymi, wtedy taką transmisję oczywiście będziemy wyświetlać. Mogę tylko dodać od siebie, że wzbogacimy ją na pewno o system CARS, czyli Commonality to Reference System, czyli będziemy uśredniać tak naprawdę wysokości barometryczne i te zmierzone GNSS-owo. Drugie pytanie, czy jest możliwość zapisania nieuzupełnionego formularza kiedy jako wersja robocza? Tak, jest taka możliwość, nie trzeba go kończyć, można go sobie zapisać we fragmencie. Czy dysponując tak wieloma danymi źródłami, LIDAR, Google, w przypadku projektowania misji dla samolotu, czy macie Państwo możliwość wstępnej identyfikacji miejsc dla startu, lądowania samolotu bezzałogowego lub miejsca awaryjnego lądowania? Uważam, że dla misji, gdzie konieczne jest przygotowanie dla miejsca startu i lądowania, dobrze byłoby mieć możliwość wgrania zdjęcia przygotowanego. Tak, planujemy taką możliwość. Chcemy zrobić to zgodnie z tym dokumentem dla vertiportów, czyli policzyć profile bezpieczne profile podejścia i odejścia ze wskazanymi ścieżkami, tak jak najbardziej to się pojawi niedługo. Czy jest możliwość wdrożenia zaprezentowanego systemu w strukturze informatycznej zewnętrznej organizacji, tak aby wrażliwe dane znajdowały się na zasobach organizacji? To dobre pytanie. Nie wykluczamy takiej możliwości, ale to... W tej chwili, o tak powiem, nie wykluczamy takiej możliwości. Technicznie jest to możliwe, mamy to wszystko sklaudowane, dostępne na serwerach, ale no musiałbym to przedyskutować. Dobrze, kolejne pytanie. Panie Karolu, dziękuję za pytanie. Dobrze, chciałbym uzyskać odpowiedź na następne pytanie. Czy aplikacja będzie dostępna w języku angielskim i umożliwi obcokrajowcom? Tak, cała aplikacja, proszę zwrócić uwagę, jest dostępna w języku polskim i angielskim. Wszystkie informacje, które tutaj robimy je po polsku i po angielsku, więc nie powinno być takiego problemu. Drugie pytanie, czy Drone Radar Space umożliwi skompletowanie dokumentacji do lotu w pozostałych krajach? Tak, mamy taki zamiar.
rozpoczęliśmy rozmowy już z innymi CAA, czyli Civil Aviation Authorities, czyli takimi odpowiednikami naszego ULC-u. Czy po wygaśnięciu licencji użytkownik ma nadal dostęp do konta? Tak, oczywiście ma dostęp. Ma dostęp, po pierwsze, ma dostęp do tych danych, bo to są wasze dane. Ma dostęp danych do wszystkich procedur, które stworzył. Ma możliwość skopiowania ich do siebie i ma możliwość oczywiście skasowania konta i my skasujemy to konto. To są wasze dane. My w nie nie zaglądamy. Kolejne. To były pytania od pana Jakuba. Teraz mamy pytania od pana ze Studia Kamar. Pytanie o tereny zamknięte. Mam na myśli tereny wojskowe itp. Czy te dane też będą, bo czasem upierdliwa sytuacja, z którą się często spotykam, typu w dzienniku ustaw MON, nie widzę danych działek jako zamknięte. Powiem tak, my nie wiemy o wszystkich, ale jeżeli tylko pan nam powie, czego nam brakuje, to dodamy tą informację. Może jeszcze taki dobrze, komentarz, bo tutaj no, to jest niestety troszeczkę taki paradoks, że te strefy niektóre są tak tajne, że nawet nie wiadomo, że są i dopóki tam nie wlecimy. I to dotyczy nie tylko stricte obiektów zamkniętych, ale również proszę brać pod uwagę to, że dane, na których bazujemy, są to dane pochodzące z rejestrów publicznych i one również mogą celowo mieć usunięte ze względów bezpieczeństwa pewne dane. I to zawsze trzeba mieć na myśli, że co byśmy nie robili, to może się okazać, że w danej, mam na myśli po naszej stronie, jak bardzo byśmy w to dużo energii nie wkładali, to może się okazać, że w danym przypadku istnieje jakiś obiekt zamknięty, o którym nie wiemy. Część z nich pokazuje się na tej mapie, którą pokazywał Paweł w postaci czerwonej, czerwone-pomarańczowe na czerwono, ale ona nie jest kompletna i nigdy taka niestety nie będzie, albo stety. Dobrze, dziękuję Tomku. Ja w międzyczasie pokazywałem, jak wygląda angielska strona Drone Radar Space, tylko nie udostępniałem, teraz udostępniam, więc te wszystkie informacje są tutaj również po angielsku, jeżeli widać mój ekran teraz. Tomek, widać mój ekran? Tak, widać. Dobra, to jest to. Dobra. Wspomnijcie o tym, że będzie można drukować INOP. A, to tutaj jest pan Michał, który był na naszym piątkowym. Tak, same INOPy też będzie można wydrukować. Dziękuję panie Michale. Kończymy tą funkcjonalność, czyli operating manual, czyli instrukcja operacyjna, też będzie można po prostu sobie pobrać i wydrukować, by załączyć do jakiegoś innego systemu czy dokumentacji. Pan Mateusz. Czy planujecie możliwość innego sposobu wykupowania subskrypcji po wprowadzeniu płatności online? Mamy płatność za wygenerowanie pojedynczego raportu. Tak, nie wykluczamy, jak już będziemy mieli obsługę tych SIM, tych kart płatniczych, przepraszam najmocniej. Tak. I panie Karolu, nie ma sprawy, czy prezentacja będzie udostępniona? Tak, będzie udostępniona, wyślemy i uczestnikom tego webinaru i poprzedniego w postaci PDF-a linka do ściągnięcia tej prezentacji. I ostatnie pytanie od pana Igora. Jaki teren poza Polską będzie dodany do możliwości analizy? Teren przygraniczny. To tak. Już mówię. W tej chwili próbujemy dodać Niemcy, Czechy i Austrię. Natomiast w przypadku terenów przygranicznych to prosimy o kontakt i będziemy po prostu w miarę możliwości dodawać fragmenty, chyba że ma pan możliwość zrobienia nalotów fotogrametrycznych, wtedy dodamy takiego DSM-a tutaj do systemu ad hoc. Nie ma problemu, jest to możliwe jak najbardziej. Paweł, chyba musimy przeprosić resztę pytających, postaramy się udzielić odpowiedzi mailem. A to wszystkie pytania już. Dlatego, aha, no to tym bardziej, bo dotarliśmy do magicznej godziny 11 i w związku z tym bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu, prosimy o kontakt, gdybyście mieli pytania i jeszcze raz bardzo dziękujemy w imieniu swoim, Tomka i firmy za uczestnictwo. Do widzenia.